Cześć, a dzisiaj zrobimy sobie test sosu barbecue Heinz Classic Barbecue. To jest generalnie sos do grilla o smaku wędzonym. Jest to produkt pasteryzowany, no i w butelce, jak sami widzicie, 875 ml. No i za taką butelkę właśnie tego sosu zapłacicie, zamawiając taki produkt online, około 40 zł na moment nagrywania tego filmu. Oczywiście pamiętajcie, że te ceny mogą zmieniać się w perspektywie czasu. No i powiem Wam szczerze, to jest jeden z moich ulubionych wyborów, jeżeli chodzi właśnie o sosy barbecue. Bardzo fajnie sprawdza się właśnie w sytuacji, kiedy robię grilla, wtedy praktycznie zawsze sięgam po ten konkretny sos. A jeżeli chodzi o kwestię składników, tutaj mamy wszystko oczywiście bardzo ładnie opisane. Po pierwsze przecier pomidorowy, następnie ocet spirytusowy, cukier, melasa, woda, sól, przyprawy, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca, guma ksantanowa, czosnek, substancja konserwująca, sorbinian potasu, następnie aromat dymu wędzarniczego, aromat naturalny, tak? No i tutaj właśnie rzeczywiście w sytuacji, kiedy po prostu próbujemy tego sosu barbecue, no to naprawdę ten taki aromat wędzarniczy jak najbardziej się tutaj ujawnia, tak? No i jeżeli chodzi o ten produkt, już ja sobie wcześniej przed odcinkiem troszkę tego sosu na łyżeczkę przelałem, a tak on się mniej więcej prezentuje z bliska, tak bardzo fajnie zagęszczony, bardzo ładnie rzeczywiście pachnie. No i teraz sprawdźmy jeszcze, jak smakuje. Zatem próbujemy. No i powiem Wam, naprawdę smaczny sos. Jeżeli miałbym tutaj ocenić, to mega wysoko, 9,5 na 10. Powiem Wam, że bardzo fajnie on się komponuje właśnie z grillowanym mięsem, czy to z jakąś piersią z kurczaka, czy to po prostu z jakąś karkóweczką, tak, czy to nawet z warzywami, ale też nie tylko, ponieważ ja czasami też używam go na co dzień, na przykład lubię sobie od czasu do czasu polać takim sosem pizzę, tak, a zatem tutaj spore możliwości zastosowania takiego sosu. No i jeżeli chodzi o kwestie jeszcze inne, a mianowicie kwestie wartości odżywczej, no to tutaj też macie wszystko przedstawione w przeliczeniu na 100 gramów produktu. No i tak, wartość energetyczna 138 kilokalorii. Następnie macie tłuszcz 0,2 gramy. Następnie w tym kwasy tłuszczowe nasycone mamy tutaj 0 gramów, węglowodany 32 gramy, w tym cukry, no i mamy tutaj 28 gramów. Pozostaje nam jeszcze białko 0,7 gramów i sól 1,2 gramy, tak? A zatem ode mnie jak najbardziej wysoka nota. Jeżeli zastanawialiście się, czy warto kupić taki produkt, taki sos do grilla Heinz, no to myślę, że jak najbardziej warto to zrobić, tak? A zatem tyle ode mnie, to wszystko. Zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.